Dzień dobry, moim gościem jest pani Manuela Gretkowska, która dzisiaj napisała do mnie, bardzo się bała Gościnią. chłopów, tak, chłopów, w sensie rolników, a to nic, tak? No, szukałam tych rolników, a zwłaszcza Rafała Siemkiewicza, przecież on jest rolnikiem, który powinien chyba śpiewać Nie rzuci im ziemi skąd nasz KRUS, bo on dla KRUS-u należy. Potem zaorał Polskę, więc felietonowo, więc może lepiej, że to prawdziwi rolnicy wychodzą. Nie lubisz rolników, Dlaczego? no bo są roszczeniowi, jak czytam, roszczeniowi, egoistyczni, nie popierali żadnego protestu, a teraz domagają się Solidarności. Do tego protestują zgodnie z interesem PiSu i są poklepywani po ramieniu przez Rosjan. Ja biorę z nich przykład i podziwiam z dwóch powodów, że są straceńcami, co W wpisuje się w sensie? Polskę. Jeżeli dopną tego, czego chcą, no to po nich choćby pustynia, bo to wyschnie. To jest w ich interesie robione. Ale rozumiem, że takie krótkoterminowe rzeczy, tak jak i polityka jest krótkoterminowa, są ważne. Natomiast uważam, że tam nie ma rolniczek, tam są rolnicy. Natomiast kobiety powinny brać z nich przykład. Popatrzmy na to, ilu jest rolników? 8%, jakieś tam 2 z kawałkiem PKB. W Polsce kobiet jest 50 parę, 3%. Wychodzą na ulicę faceci, mają co chcą. Tusk czyta z kartki, jakie im ulgi zrobił. Czy walczmy o prawo aborcyjne, jak oni z Zielonym Ładem, tak? Walczmy o godność i o zdrowie. Nie mamy traktorów, ale mamy wózki. Nie mamy koktajli Mołotowa, możemy podpalić oponę od Oni są w wózka. stanie pół tony obornika wywalić politykowi przed dom, a co te, przepraszam, baby Ja zrobią? myślę, że całe to możemy Brzask narobią. wyrzucić, to całe emocjonalne gówno, które od wielu, wielu lat nam I zwalają co by na to głowę. znaczyło? Jakby to miało wyglądać? Nie mamy tego, co powinnyśmy mieć natychmiast i szybko. Bo nie potrafimy, nie umiemy się zorganizować. Kobiety są łagodne, Ale protesty mają mają pazury, być jak wiemy. pokojowe. Mamy pazury, mamy wszystko, żeby wyjść jak górnicy i rolnicy. Ale bez łańcuchów. Mamy łańcuchy i kastety jak trzeba. Dlaczego by nie? Dlaczego mamy być ciągle łagodne, całowane w ręce i kopane w pupę z kurtuazji? Gdyby kobiety się umiały zorganizować, mogły, chciały, gdyby nie było tych, mówimy szklany sufit, ale mamy też przyklejony bruk do nóg, że go nie wyrwiemy i nie powiemy swojego, bo nie wypada, bo kobiety są delikatne. Polityka nie jest dla kobiet, to słyszałam, jak była partia kobiet. W związku z czym chodzimy w tych procesjach, bo to nie są czarne marsze, to są procesje żałobne. Gdyby teraz wyszły w proteście, wyszłyśmy, postawiłyśmy na swoim, nasze postulaty były uwzględnione, w ciągu 100 dni miały być spełnione, wiem, że nie będą, ale jednak i to wszystko się rozmywa. Gdzie to być? Bo jest radykalna i wzywasz do radykalizmu. Ja nie wzywam, nie zakładam partii, tylko się zastanawiam, tak jak przed założeniem partii, dlaczego nie jesteśmy tam, gdzie ustanawia się prawo kobiet, W mężczyzn. sensie tu, Sejm, za tak. progiem? Dlaczego dla nas to było miejsce, byłyśmy wyśmiewane, że nasze sprawy się nie liczą? To nieprawda. Sprawy kobiet, tak jak wszystkich obywateli, są załatwiane w Sejmie. I tam powinnyśmy być. No, jest trochę kobiet w tym Sejmie, nie? 30 prawie procent w tej kadencji, kiedy ustanowiono zakaz aborcji, to było 10%, 502 posłów, coś Znaczy, komu. jest postęp. Jest postęp. W Unii Europejskiej mamy zaledwie 25 Polek, w parlamencie Finlandia ma 80. A kobiety wygrały te wybory, czy przegrały? Preseldo. Dałyśmy carte blanche. W związku z czym pozwoliłyśmy Na to, przegrał PiS, to już jest dużo. żeby znowu być kopniętymi w dupę tylko przez swoich teraz, tak? Może nie do końca przez swoich. Bo ja się nie utożsamiam z panem Hołownią i nie głosowałam na niego. Natomiast gdyby Hołownia zrobił to, co miał zrobić jako marszałek Sejmu, wtedy, kiedy powinien, a nie po wyborach, bo kto? Bo proboszcz, to jednak poczucie godności i takiego puszczenia w eter, w normalność praw kobiet zmienia mentalność. To jest pierwszy wstęp. Co zrobi prezydent? A to Natomiast ja rozumiem, że się wściekłyście
Czy wściekłaś na to kuglarstwo z terminem, ale w sensie politycznym ma to znaczenie po 30 latach parę tygodni w lewo czy w prawo? To wiesz, to tak jak z ciążą po prostu. Parę tygodni nie, to już nie będzie. W przypadku ciąży jest kluczowe. No to dla nas też jest to chodzi o zdrowie, godność kobiet i w tym czasie, kiedy Hołownia sobie opowiada o proboszczach, kobiety są narażone na utratę życia. Ja nie wiem, czy on wie, co mówi. Moim zdaniem... Przepraszam, sugeruję, że Hołownia kopie pupy kobiety po to, żeby zrobić inną część ciała dobrze proboszczą, to dobrze widzę tę konfigurację? Sobie. Okay. Przecież on walczy o zbawienie. On walczy o zbawienie. Bycie katolikiem w Polsce i bycie demokratką, to jest karkołomne. Gdzieś będzie hipokryzja. Bo przecież Kościół mówi bardzo prosto. W momencie połączenia komórki jajowej z plemnikiem mamy początek życia. Tak naprawdę chodzi o duszę. W związku z czym To trudno mieć pretensje do byłego zakonnika, że jest temu wierny, prawda? Absolutnie tak. Natomiast to będzie wykorzystane w inny sposób, mam wrażenie. Nie wiem, czy tu Hołownia był podpuszczony do tego, żeby zrobił to w tym terminie, czy mówił to szczerze, czy to było zakulisowe. Bo tym samym utrąca sobie możliwość poparcia większości kobiet i wyborców w wyborach prezydenckich. To jest dyskusyjne. Możemy się zaraz pokłócić. Chciałem, żeby się kłócić. A ja uważam, że Tusk to wykorzysta, jeżeli będzie startował na prezydenta. Jeśli to jest ciekawe, co mówisz, zastanawiam się, czy Hołownia może dużo stracić. Czy raczej nie, bo może stracić to, czego i tak już nie ma i raczej mieć nie będzie, a za to może zyskać głosy, poparcie Kościoła, głosy konstruktywnej, konserwatywnej Polski, bez których nie wejdzie z drugiej tury, więc jestem w stanie sobie spróbować zracjonalizować jego decyzję i postanowisko, nawet jeśli ono mi się nie podoba. Jest on wierzący, ale ja nie wierzę, patrząc na statystyki, że w drugiej turze, gdyby został Hołownia z Tuskiem albo Trzaskowskim, że wygra. No nie. Pokazały to te wybory. Nie ma szans. Bo jest za bardzo miękki wobec czarnych? Nie patrzę na to. Zgadza się z czarnymi. Słuchałeś podcastów Tomasza Piątka, który udowadnia w bardzo ładny sposób jego związki z zakonem maltańskim, z Ordo Iuris i tak dalej. Polska się zmienia i to już nie będzie w tych przyszłych wyborach, bo to jest bardzo chwytliwe hasło dla Tuska będzie. Prezydent Duda nie podpisze tej ustawy. Od nowego prezydenta zależy los kobiet. Panie Hołownia, czy pan to podpisze? Nie. Nie, on nie podpisze, on zrobi referendum. A mamy gdzieś referendum. On proponuje, że zrobi referendum raczej razem z ogólnokrajowymi wyborami, co w praktyce oznacza przecież nie... Wyborami prezydenckimi? Nie, tego nie powiedział, ale że z ogólnokrajowymi wyborami. Czy to mogło być tylko prezydenckie? Ale jest to według mnie całkiem prawdopodobne. Zresztą twój wykład może do tego prowadzić, że te wybory prezydenckie zamienią się w referendum aborcyjne. Tak będzie. Prawdopodobnie na tym polega ta gra. Bo jednego i drugiego? Drugi przegra. Ale i przegra. Ma lepsze karty w tej grze. Tak. Lepsze. Znowu kosztem kobiet, czy może naszą tym razem wygraną, będzie walka o władzę. A na jakiej podstawie twierdzi, że Polska się zdecydowanie i aż tak zmieniła? Popatrz, co się stało na wyborach. Popatrz, młodzi ludzie, wiadomo, jakie mają poglądy. Popatrz, przegiął pała i dostał w łeb. Nie tylko dlatego, bo ci ludzie, którzy głosowali przeciwko PiS-owi, nie będą chcieli powrotu tego. Ja budzę się każdego dnia, wiem, że to polityka, dzieją się okropne rzeczy, ale nie mogę uwierzyć, że te 8 lat było. To nie jest prawdopodobne i to już nie wróci. Ja nawet czasem nie mogę uwierzyć, że to jest dziwne, że oni przegrali, bo tak naprawdę mieli takie zasoby, że nie mieli prawa tego przegrać. A nie powinniśmy być dumni? Nie byliśmy dumni z siebie, z
nie wiem, ja my naród. Ja jestem był zdziwiony, ja byłem przekonany, że my naród znowu sprzedamy naszą wolność. A to jest niesamowite, co się stało. Mhm. Więc jestem zachwycona, dumna i humoru mi Hołownia też nie zepsuje, chociaż uważam, że po prostu dlatego jestem optymistą, bo wiem, że... Że ludzie nie powrotu tego, co było. Czyli dla ciebie Hołownia też powrót tego, co było? Za półtora roku przy takiej polityce Tuska tak to będzie wyglądało. W sensie, że to jest, że Hołownia to jest PiS-soft? Nie PiS-soft. Bliżej do PiS-u, którego wyborców przyciąga, a odpycha ludzi nowoczesnych po prostu, Europejczyków. Tak mi się po prostu zalatuje od niego kruchtą. Ty napisałeś o nim, nie wiem, czy pozwał cię za Kałownię. Ja mówiłam, że to jest udealen katolicyzmu. Nie chodziło ci o pedofilię, tylko skłonności komiczne, czy co? Bo on tak pisał książki, tak wprowadzał, żartował z katolicyzmu. Nie, chodziło mi o komizm. Wtedy jeszcze nie było całej afery z udalenem. Ja to mówiłam wiele lat wcześniej, dlatego się powołałam. Nie, oczywiście, że nie. Ale Kościół ciągnie za sobą pedofilię, więc powinien sobie zdawać też z tego sprawę. Duda nie podpisuje dzień po, bo dyskusje, w ogóle rozmowy na temat, kiedy się zaczyna ciąża, o życiu poczętym, w ogóle nie rozmawiajmy. Nie mamy dyskusję, czy 15-latki... chyba nie rozstrzygniętą, czy ta pigułka to przerywa ciążę, czy zapobiega ciąży. Mam wrażenie, że w tym momencie jesteśmy w tej dyskusji. No to jest dyskusja na poziomie biologii, bo nie wiem, czy Duda to wie, ale kiedy spotyka się plemnik i komórka jajowa i dochodzi do ich połączenia, według Kościoła to już jest człowiek, bo nie człowiek, dusza. Mówmy po prostu, wszystko wynika z tego, że w momencie spotkania tych dwóch komórek rozrodczych jest dusza i zabijasz duszę. Natomiast ciąża w pojęciu medycznym zaczyna się 6-7 dni później, kiedy ta zapłodniona komórka wszczepia się w ściankę macicy. I to jest medycznie ciąża. Czyli ta tabletka, mówiąc inaczej, jakby zapobiega nie tylko stosunkowi, ale randce nawet, tak? Natomiast ona nie jest wczesnoporonna, bo nie doszło do ciąży, tylko ona zabija Ducha Świętego. Bo chodzi o to, dlatego Hołownia chce referendum, a nie podpisania tej decyzji, bo by komunii nie mógł przyjmować. No bo by skazał na śmierć Ducha Świętego. Oczywiście można sobie żartować, ale nie mam na to ochoty, że święta męczennica, sperma, bo to też jest życie i można nosić amulety z nią. Lubię z tym rozmawiać, bo ja się śmieję, że zawsze Manuela w trakcie wywiadu pisze felietony. Co odpowiedź to felietony? A ty nie redagujesz w trakcie, przerywając i mówiąc tu skreślamy, podkreślamy. To się zaczyna robić kabaret po prostu. Kościół, który... W Irlandii, dlaczego też referendum? W Irlandii 6 lat było informowane społeczeństwo o tym, co mówię, o zapłodnieniu, o czym jest ciąża, że dziecko, płód do 6 miesiąca nie ma tego układu nerwowego, żeby odczuwać ból, a na pewno nie ma świadomości. Więc te wszystkie filmy o krzyku, o wrzasku. Piękną scenę widziałam na Czarnym Marszu, czy na Strajku Kobiet, krakowskie przedmieście. Czegoś takiego nie widziałam w mojej młodości. Idziemy pod Sejm protestować w różnych grupkach, na schodach, jeszcze gdzie Bąkiewicz pobił kobietę, zrzucił z tej schodów. Na Święte Krzyży, tak? Tak, przy tym kościele. Kościół, to był kościół, albo jakieś gotki. Gotki mit uns, pomyślałam, ale nie. Wystawił głośniki i było słychać z egzorcysty wycie dziecka, tego zabijanego. I w tym momencie szła taka szpica dziewczyn z takim temperamentem, śpiewem, po prostu ja nawet nie zdążyłam nagrać, a tak mignęły jak jakieś rewolucjonistki i ja pomyślałam, że to już tak nie będzie. Czegoś takiego nie było. I to zderzenie z takim rozdziewem cywilizacyjnym. Dyskutowanie o tym, to się zamienia w kabaret. Tak, uważam, że dla młodzieży, powiedzmy, to Hołownia to już jest bajka, postać z przeszłości?
Wiesz co, on chodzi na mediach społecznościowych, chodził dotąd, póki nie stracił twarzy w pewien sposób. Może bardziej dla Konfederacji, bo to są ta mentalność tych chłopaczków i jak się nazywa ten od zero, Stanowski. To jest ta mentalność, mniej więcej. Znaczy, że incele z wykopu, tak jak się ich nazywa. No i oglądacze kanału Sport i Zero, który zawsze był taki. Kobiety są głupsze. Zresztą to mówi oficjalnie w Zero. Kobiety nie powinny o sobie decydować w takim razie. A Hołownia powiedział, przemawiając, dlaczego przekłada głosowanie, bo się boi proboszczy, może on się boi proboszczy, że on to robi dla dobra kobiet. Kobiety chroniąc przed nich... Żeby była poważna debata. Tak, żeby ona ochronić... On nie chce, żeby któryś z tych projektów umknął. Oczywiście. A co więcej, on teraz idzie na jakiś po... Nie chce aborcji żadnego z tych projektów. Przepraszam, bo to zabrzmiało lekko onanistycznie, kiedy mówi, że on... ma swoje poglądy, ale on po prostu chce się zagłębić, wgniknąć w te twoje, wiesz, poglądy, rozszyfrować je, odczytać. Dorosły człowiek, który chyba ma żonę i dziecko, jeszcze on mówił, że pójdzie... Że pójdzie, to ona mu zginie. Tak, na wojnę. Poszedł na wojnę z Polkami. I on chętnie przyjmie to poświęcenie. Tak. Podejmie. Będzie chyba, nie pójdzie, tylko poleci, bo ona lata. Poszedł na wojnę z Polkami. Nie przyznaje się do tego, mówię, że pójdzie na wojnę z Rosjanami. Nie idź na wojnę z Polkami, to wystarczy, nie musisz walczyć z Ruskimi. Że Hołownia ze swoją mocą wdepcze Putina w ziemię. Zadrżały mury Kremla od... A zegary kremlowskie, dzwony... Wiesz co, może zegary kremlowskie, ale w Polsce tak to wygląda i nauka Kościoła, która nie jest nauką, i poglądy Hołowni, że jak facetowi staje, to powinny dzwony bić, bo to staje do obrony życia. I po prostu, żeby życie się poczęło, to jest główna zaleta. Weszliśmy trochę niebezpieczne rewiry. Ale to się zamienia w kabaret. Połączenie nowoczesności, praw kobiet do zdrowia, bo to jest prawa reprodukcyjne i zdrowie. Tak jakbyśmy dyskutowali o, gdyby świadkowie Jehowi mieli 80-90% większości, mieli tu swoją nomenklaturę, o transfuzji krwi. I byśmy wymyślali różne rzeczy. Dlaczego transfuzja krwi nie powinna być? Zróbmy referendum, a ludzie umierają. To mniej więcej coś takiego. Zostawmy wiarę, jesteśmy w nowoczesnym świecie. Mówmy o ochronie zdrowia i prawach reprodukcyjnych, bo to jest normalne. A ciebie Hołownia denerwuje bardziej niż Duda? Dobrze czuję? Nie. Myślę, że Duda jest... Bo Dudę mam wrażenie, że gardzisz. Przez Dudę zniszczono prawo. Gościłeś tu panią mecenas, która była jego niepisowską doradczynią. Godzinę robiła miny, ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego ona brała w tym udział. Katolicyzm? W tamtym... W wyborach, tak. Ale jak... wyraźnie się od tego odcina teraz. Teraz, ale przecież mnóstwo ludzi, nawet Morawiecki się wczoraj na TikToku odcinał razem, że to żona. Polski za bardzo krytykował. Tak, on przepisał majątek i rozum na żonę i teraz jest, można teraz się odcinać, ale korzystali z tego. Ale to jest standard w Polsce, w tym świecie, że się jak jest trwoga, to się chowa za babę, nie? Albo do szpitala. U ciebie też był Wałęsa, który powiedział coś takiego ze własnego doświadczenia, że obserwując wtedy żyjących bliźniaków, że Kaczyńscy skończą wariatkowie albo popełnią samobójstwo. Moim zdaniem to, co robi Kaczyński, to jest ta druga kategoria, no bo to jest obłęd już, co on wykonuje pod pomnikiem smoleńskim. To jest piękna droga ucieczki. Nikt nie jest winny. A to jest ciekawe, bo jednocześnie występuje, robi cyrk z komisji śledczej, panuje nad tym teatrum dokumentnie i tak jak zrywa transparent i wyje do gnoju zesrany jakiegoś demonstranta, to sprawia wrażenie kompletnego opętańca, a tu jak klasyczny paranoik jest w stanie obłędu, ale jednocześnie inteligentnie kontroluje sytuację. No ale to się wszystko zbiera do diagnozy, więc tym lepiej dla niego. Hołownia w tym jest podobny do Dudy, że nie podpisze
aborcji, prawa kobiet, bo Kościół by powiedział, że nie dostanie Komunii Świętej. To przecież jest rozgrywka o duszę wiecznej. Ludzie trzeciej drodze opowiadają, że podobno on w Watykanie nad grobem Ojca Świętego doszedł do wniosku, że jego powinnością i przeznaczeniem jest uratowanie czy zbawienie Polski. Więc... Może by pojechał... Hołownia. Tak. No mamy już jednego zbawcę. Może najpierw trzeba się wyleczyć, a potem zbawiać. A tak mówisz o emerytowanym? On tak. Pomysł bycia zbawcą, to Trump powiedział parę dni temu, chociaż że chciałby być ja jeden dzień dyktatorem. Z Teresą Tolańską raczej jako figurę lekko autoironiczną. O nie, nie, nie. No to, co było 8 lat, to nie była autoironia. To nie było wykańczanie. Trump powiedział, że chce być dyktatorem chociaż jeden dzień. Bycie zbawcą w tych warunkach to jest bycie dyktatorem. Wczoraj powiedział, że będzie zamykał imigrantów w obozach, więc już odleciał gość na maksa. Natomiast Hołownia, nie wiem, po pogrzebie papieża wpadł na ten pomysł, czy kiedy, gdyby pojechał teraz, to by zobaczył, że Watykan zaczyna się wstydzić Jana Pawła. Kiedy byłam parę dni temu i jest na dziedzińcu i są wystawieni różni święci, błogosławieni i papieże, to gdzieś ten Jan Paweł II jest tak bardzo, bardzo chowany. To już nie jest to szaleństwo, które było po wybuchu pedofilii, skandali. Więc może by nie zrewiduje swoich poglądów, to nawet nie ma co. Tak jest z Kościołem i z kobietami. Zresztą bardzo ciekawy jest znak kobiecości, który pochodzi od Wenus, nie od Kościoła. Kółko z krzyżem. Mhm. A im bardziej Kościół więcej ma władzy, to kółko się staje mniejsze. A im więcej kobiety, której znak jest kołem, to Kościół się robi mniejszy. Ale to tak wygląda, jakby to było na dwóch przeciwległych końcach. Z jednej strony Kościół, a z drugiej kobiety. Ale kobiety i dzieci, bo ofiarami Kościoła, tak dokładnie, fizycznie, molestowanie, pedofilia, zakaz przerywania ciąży, które za poduszczeniem Kościoła, to jest właśnie na tej linii konfliktu siła. Zmusiłaś mnie do sprawdzenia, jak się umawialiśmy. Tydzień temu zapytałem, gdzie jesteś. Jestem w Tomar. Powiedziałaś, że jest to ostatni klasztor. Największy. Największy templariuszy. To co cię pociąga? Klasztory, templariusze, chrześcijaństwo, krzyż, grzech? Wiedza. A dlatego tam byłam. To jest taki Malbork w kamieniu. Ale Portugalia jest o tyle ciekawa. I to bliżej Lizbony czy Porto? 130 od Lizbony, czyli tak po środku mniej więcej, urokliwe miejsce. Myślę, że Piraci z Karaibów, autorzy się bardzo inspirowali takimi miejscami jak Portugalia z powodu gotyku, który jest odjazdowy. To są morskie stwory, tak jak na piratach, a zresztą nie wiem, czy oglądałeś, ja oglądałam z córką Salazar, taki potwór. Salazar to był dyktator Portugalii. 40-30 lat i w Salazar, to było dokładnie, droga jest prosta, to co robił Kaczyński z Polską. Bardzo prosto zrobić taką faszyzujący kraj. Oczywiście patriotyzm, powrót tylko historii. Tylko słońce, my mielibyśmy nie. Salazara bez słońca. Ale z herbatką. Panią Basią była jego słoneczkiem, tak mówił. Natomiast Salazar wymyślił 3F dla Portugalii. Znasz to? Fado, no bo to muzyka. Futbol i Fatima. My też mamy kościół, owładnięci kościołem i PiS walił w kościół, kasy zarabiać, no a trzecie kato kurwica, ja podoba, bo na tym jedziemy. Że mi się nawet podoba, wiesz, dwa F są super. Które? No fada jest okej, futbol szczególnie w wydaniu portugalskim też jest super. Kiedy byłeś w szpitalu, bardzo dużo mówiłeś o Bogu. No. Jak to łączysz z tym wszystkim? Z Fado? Z Szumowskim, z Fado. Słuchaj, Szumowski to jest bardzo sympatyczny człowiek, bardzo inteligentny. Zakon maltański. No trochę tak. Trochę nakradł. Ale też powiem z pokorą, że jak do gabinetu profesora wszedłem i zobaczyłem zdjęcie jego z Janem Pawłem II, to sobie od razu pomyślałem, kurczę, to mógł być spokojnie mój gabinet. Ten sam świat, mindset, ta sama generacja, te same wartości. A jeszcze to, co dla mnie było kluczowe, wchodzę i mówię i słyszę wariacje goldbergowskie Bacha i mówię, panie profesorze, Glenn Gould? A on mówi, nie lubię Goulda. Marbury Pariah. Mówię, jak już jesteśmy w stanie
jak już rozmawiam o wykonaniach wariacji goldberowskich z człowiekiem, to nie jest pisowiec. On ci uratował życie, ale kiedy był COVID, jego postępowanie i układy polityczne i finansowe być może zabrały życie wielu osobom. Ja wiem, że mężczyzna... Stawiasz bardzo daleką... Nie, to prokurator będzie stawiał. Natomiast ja wiem, że mężczyźni się łatwo dogadują przy piwie i przy piłce, mając osobne, tak, osobne, inne, przeciwne poglądy, ale są jakieś wartości. Jak możesz łączyć katolicyzm masz córki dwie, katolicyzm z prawem kobiet do decydowania o sobie, skoro papież, a jesteś katolikiem, a Bóg przemawia nieomylnie przez papieża, mówi, że tego robić nie wolno. To mogę ci odpowiedzieć. Ja mam poczucie, z którego ty szydzisz, że życie jest od początku, ale jednocześnie w kwestiach drażliwych typu aborcji w 100% ulega moim córkom i uważam, że to, w co ich ojciec wierzy, albo nie wierzy, albo w to, w co wierzy ktokolwiek, albo tym szczególnie jakikolwiek facet, nie ma nic do rzeczy i nie ma prawa wpływać na prawo, decydować o ich losach i o ich wyborach. To one mają być Bogiem dla siebie. Dlatego te wybory następne prezydenckie wygra kandydatka niestety nie, która wprowadzi to obiecane prawo, bo Tusk się naumiał dużo w Europie. Przed wyjazdem do Parlamentu Europejskiego bredził. Ale przy aplauzie kobiet. Byłam na kongresie kobiet i widziałam, kiedy mówił o tym, że zakaz aborcji powinien być, kobiety klaskały. Naumiał się, ucywilizował i na pewno już się nie cofnie. Ja pamiętam rozmowę z Tuskiem, to był Gdańsk 2020 rok, gdzie on z pełnym przekonaniem mówił o to o prawach kobiet, prawie kobiet do wyboru i mówił o tym z takim absolutną stanowczością, totalnie kontrastującą z jego konserwatywno-liberalnym, ale bardziej konserwatywnym, liberalnym podejściem, jakie miał przez długie lata. Więc pomyślałem sobie, nie wiedziałem, czy to Europa, czy Bruksela, czy córka, na której punkcie każdy ojciec mafioła. Ja myślę, że poglądy i władza. Przecież on brał przed wyborami katolicki ślub. Kaczyński, nie wiem, czy ja dobrze przeczytałam, bo byłam zdziwiona, popraw mnie, jeśli się mylę, że brał chrzest, jak miał 40 lat. Coś takiego wyczytałam. Więc byłam bardzo zdziwiona. To chyba chrzest Polski był. Może, to był razem z nim. Oby drugi raz chrzest i Polskę ościł. Absolutnie, jeszcze następne wybory i by tak było. Widziałam bardzo piękne zdjęcie nagrodzone, ekologiczne, nie wiem, może ci się rzuciło w oczy, bo była tam piłka od futbolu, taka sflaczała na oceanie i pod tą piłką doczepiła się taka gromada małży. Nie jak się małży, małży. Więc na powierzchni było widać piłkę, pod powierzchnią te małże. Pomyślałam, że jest genialne, nie dziwię się, że wygrał w konkursie światowej fotografii ekologicznej, bo ta sflaczała piłka to jest ten sflaczały patriarchat. A od dołu trzyma się tego natura, życie, no bo się trzyma, ale ten sflaczały patriarchat, ja wiem, plastik rozkłada się długo, może to była piłka ze skóry, setki lat, dziesiątki lat, ale ta natura wygra. Natura, czyli to, co jest realne, prawdziwe i kobiety. Zarzucasz politykom, osobom publicznym typu Stanowski, mizoginie. Ja nie, oni są, ja im nie zarzucam. Dobrze, a czy mówienie o Elizie Michalik takich rzeczy, a o profesor Środzie, która powiedziała prawdę, że to jest po prostu dureń, który nie czyta i cham, stwierdził, że była u niego na rozmowie. Tak się miło rozstaliśmy. Tak rozstaliśmy, ale ona poszła do domu i przeczytała w komentarzach, że jest idiotką. No to tylko potwierdził jej słowa. I on ma milion prawie subskrybentów i ci młodzi chłopcy, jeszcze nie tylko młodzi, zapatrzeni, facet robi kasę, jest popularny, potrafi znaleźć takie tematy. No to jest idol. Ja nie wiem, czy Kaczyński mówią, że tworzą nowe prawicowe media. Nie miał na myśli Stanowskiego. Same się tworzą.
A czy pytanie chciałem zadać, czy ty lubisz facetów, bo ten ton ironii mi nie przeszkadza w ogóle, ja szyderstwa wszelakie lubię, może aż za bardzo, ale ten penis, sperma, dzwony, splaczała piłka, to wszystko ale jest... Ale to było zdjęcie natury, ja tego nie wymyśliłam. Ja nie wymyśliłam mężczyzn głupich, kocham mądrych. Bywają i tacy. No, jestem z jednym z nich w związku od wielu, wielu lat i powinniśmy szanować się wzajemnie, a nie udupiać. To jest jeszcze jeden, to jest ale pan, wykastrowany. To jest pan. A po prostu ja tak się śmieję, że to jest... Teosiu, to jest pies teoretyczny, dlatego Teoś. Wiesz co, nie sprowadzajmy tego do wojny... Nie śmieję się, bo on się wygląda trochę jak skrzyżowanie koli z lisem. Z lisem. No, ma w sobie coś takiego lisiego, nie taki pyszczek trochę. No, no tak, bo to taki teoretycznie pies, a trochę lis. Nie sprowadzajmy tego, Tomku, do walki płci, bo w walce płci z góry by ja kobiety były nie. przegrane, bo ja my mamy pochwę, a wy macie miecz. No to kto wygra? To nie chodzi o walkę płci, to chodzi, to jest XIX wiek. To mi przypomniałaś mi o pewnym fopa, który walnąłem w jakiejś audycji radiowej. Była mowa o w stosunku do Grecji, to pakiecie pomocowym dla Grecji i oświadczyłem, że Angela Merkel najwyraźniej się zdenerwowała i wyjęła miecz z pochwy. Ten z grupy od Grunwaldu? To był nasz. To były dwa miecze, to były dwa. Wyjęłaby. Nie chcę sprowadzać tego do tego konfliktu. Chodzi o normalność i o prawa człowieka. Ale ty mówisz, że takie rzeczy mówię. No, no mówię, bo to istnieje i Kościół mówi o wiele gorsze rzeczy i się temu nie dziwimy. To referendum byłoby bzdurne, nie dlatego, że nie mamy powodu robić referendum na temat praw człowieka. Nie wiem, czy pamiętasz, dlaczego Mitterrand wygrał wybory w latach 80. W 81, mm-hmm. tak? Była dyskusja. Bo chciał Francję poprowadzić w lewo. Tak generalnie. No też, ale miał olbrzymią odwagę powiedzieć coś, co było wbrew poglądom wielu Francuzów i powiedzieli mu spin doktorzy, nie mów tego, bo przegrasz. Powiedział, ja jestem przeciwko karze śmierci. Bo to jest normalność, to jest cywilizacja. Więc mówienie o normalności i o postępie, że to powinno być normalne, a nie to, co narzuca no, mentalności Kościół, który ma swoje interesy i to nie są interesy nigdy demokratyczne. Demokracja nie idzie w parze z Kościołem. To mówienie o walce płci, o tym, że się nie lubi mężczyzn, to szukasz innych powodów. A ty nie jesteś sojusznikiem Kościoła, w tym sensie wyobrażam sobie, że nie jeden z tych księży albo mizoginów, słuchając ciebie, teraz powie więcej Gretkowskiej. Ona nam zmobilizuje elektorat i uczyni z aborcji świętą sprawę, nie? Wiesz, jeżeli wyborców pedofilia nie zraziła, to przy mnie mogą się uśmiechnąć. To są zbrodnie. We Francji była komisja do spraw pedofilii, to było kilkanaście osób, chyba 20 parę i nie księża. U nas taka komisja się nie może zebrać do roboty i ustalili, że od lat 50. do 20. chyba roku, 2020, było co najmniej 300 tysięcy ofiar pedofilii, księży. A ty jakiej deklerykalizacji Polski byś chciała? Ja bym chciała normalności. Kościół płaci podatki, płaci za siebie, nie ma religii w szkołach, bo nie widzę powodu. A wierzący są obywatelami drugim sortem? Wiara nie ma nic wspólnego do bycia obywatelem. To jesteśmy, dlatego my jesteśmy normalnie ludzie drugim sortem, bo rządzi mentalnie i prawnie Trybunał Konstytucyjny, katolicyzm. Dlatego obojętnie, jaką masz wiarę, nie jesteś drugim ani pierwszym sortem. To Kaczyński sobie robił sortownie. Jesteśmy wszyscy obywatelami, bez względu na wiarę. Czy z koszyczkiem w sobotę pójdziesz? Nie. Z powodów ideologicznych? Czy... Nie, nie jestem katoliczką, jestem buddystką. Jak wczoraj widziałem taki rysunek satyryczny, Chrystus i mówi, na moją pamiątkę będziecie malować jajkę i wpieprzać białą kiełbasę z chrzanem. No, to się bardzo często do tego sprowadza w Polsce. Więc dyskusje teologiczne nie mają sensu. Jest łopatologia od wielu lat, propaganda Kościoła o
przerywaniu ciąży, o prawach reprodukcyjnych mówimy językiem Kościoła. I to jest klęska. O jakimś życiu napoczętym, o jakichś dzieciach zabijanych. Nie mówimy normalnym językiem medycznym. I to była zasługa Irlandii, że 6 lat mogli to robić. Zmieniać język, tłumaczyć ludziom, na czym to polega, że to nie jest zabijanie dzieci. Ordo Iuris, zmiecie przed referendum normalny język. A my nie mamy czasu na 6 lat, bo kobiety umierają, kobiety boją się zajść w ciążę. I to jest, ty mówisz o walce płci, to jest upokarzające, że politycy mogą siedzieć, o tym rozmawiać, a gdzieś się dzieją tragedie. Czyli jednak Polska nie jest kobietą? Czy to tylko formułka taka wygodna, żeby obłaskawić kobiety? Dla Partii Kobiet, że Polska jest kobietą i mówiłam, że tak jak są traktowane kobiety, tak jest traktowana Polska. Przez te 8 lat ostatnich kobiety były traktowane jak bytło rozrodcze. Partia Kobiet to był który rok, przypomnij? 2001, 2003? Nie, 2007. Jeżeli doszliśmy już do absurdu... I przez te 20 lat poszliśmy trochę do... Nie, cofnęliśmy się. Tak? Czyli tak? Przecież nie było tak, że przyjeżdżała policja... Jednocześnie mentalnie mówi, że poszliśmy na tyle do przodu, że Hołownia nie wygrał. Mentalnie tak, ale prawo... To, co zrobił PiS, to jest hamulec ręczny był włączony. Jak mogliśmy pójść do przodu, jak jedna z twoich gościń, mecenas z organizacji prokobiecej mówiła, że do jej klientki przyjechała policja razem z pogotowiem, przeszukiwała szambo w poszukiwaniu usuniętej, nie wiem, dwutygodniowej ciąży z mikroskopem. Szambo. No, my jesteśmy w szambie mentalnym, jeżeli takie rzeczy się dzieją. Ja nie wierzę, że Stanowski tak mówi z pogardą o kobietach, bo to idzie bardzo równolegle. Jeżeli od wielu lat dziewczyny, kobiety wiedzą, że nie są właścicielkami ciała i to się wbija w głowę w szkole, że nie masz prawa wyboru, nie jesteś człowiekiem, bo człowiek jest wolny. Do tego tradycja taka właśnie śmiszków panów przy piwie, kobiety są głupie, i Korwin-Mikke, który był wybierany, a Stanowski słuchany z przyjemnością, no to mamy takie mentalne szambo. A powiedz, a w tym klasztorze templariusz Boga nie czułaś w żadnym kącie? Tam jest przepiękna kaplica, wyjątkowa jak na w ogóle Europę, myślę, świat, bo piękna gotycka, 16 kątów ma. Bardzo dziwna budowla w kościele. A ona była dlatego, że templariusze wjeżdżali do tej kaplicy na koniach. Myślę, że to było... Ja jestem antropolożką średniowiecza. W Paryżu kończyłam uczelnię z tym kierunkiem. Więc mnie to fascynuje, ale też dlaczego oni byli tak niesamowici. Fascynacja nie znaczy wyznawanie, bo mamy rozum, to potrafię rozdzielić. Templariusze mieli w sobie wszystko, co zagrażało papiestwu i władcom. Byli zakonnikami, byli rycerzami. Zakon to kościół, rycerze to władza królewska. Do tego byli influencerami, niewiarygodnymi. Przecież oni przywozili z Bliskiego Wschodu, czyli Dubaju, powiedzmy Ziemi Świętej, wszystkie nowinki cywilizacyjne, teologiczne. Byli potwornie niebezpieczni. I w tym tam... Ale islamu dzięki Bogu nie przywieźli. Też przywieźli. Przecież o Bafomecie, te bzdurne opowieści były powiązane też z islamem. Przepiękne jest Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta, które pokazuje templariuszy, Ziemię Świętą z tą maską króla trendowatego. Bodwena chyba był trendowaty, nie jestem pewna. Natomiast piękna rzecz w tym Tomar, połączenie przeszłości z teraźniejszością. Ja nie wiem, czy architekt zrobił to ironicznie, pytałam obsługę hotelu. Przecież templariusz jest bardzo charakterystyczny taki, więc w tym hotelu były wszędzie listwy z krzyżem templariuszy, a pod spodem palił się ogień. Przecież
Ostatni mistrz templariuszy w Paryżu został spalony, przeklinając królów Francji i papieża. Skutecznie, bo umarli w ciągu roku. Więc to tak dosyć ironicznie. Ale słuchaj, gdzie my się zapędziliśmy, bo ja mówię z podziwem o średniowieczu, ale my żyjemy w średniowieczu i to już nie. Słuchaj, zaczęliśmy od chłopów, a skończyliśmy na chłopach. Na rycerzach. Na rycerzach templariuszy. Te lalka o mieszczaństwie. A my nie jesteśmy lalkami, my jesteśmy żywymi kobietami i należą nam się prawa człowieka. Ale wiesz, lalką było, z tego pamiętam, że to chyba lalka chyba przerobiła faceta, a nie odwrotnie, nie? Lalka mówi, że ja biorę, inaczej patrzę, trzy największe powieści, które ludzie uwielbiają w sondażach, to są Chłopi, nie dziwię się, jest genialna powieść, Trylogia i Lalka. Czyli wszystkie warstwy. Lalka to mieszczaństwo, do arystokracji tam prawie nie ma, upada. Chłopi to chłopi, a trylogia to no, szlachta wymyślona, arystokracja. Więc mamy niesamowitą tą literaturę XIX-wieczną. To dziwne, że się Prus też załapał, bo burżuazję to mieliśmy głównie w książkach. O mieszczaństwo opisywał, mieszczaństwo wypadające. Zrobiliśmy wielką pętlę, ale mam nadzieję, że... Która powinna być Cię bliska jako osobie, która studiowała we Francji. Powinno być? Nie, ja mówię w tym sensie, wiesz, Tour de France, czyli wielka pętla. Niestety jesteśmy w Polsce i to, że lubię średniowiecze, a że muszę żyć w średniowieczu, to jednak jest problem. I jestem pewna, że z tego wyjdziemy, tylko to jest tak żałosne, że nic nie tracąc, teraz w Sejmie nadal faceci, bo to jest większość męska i to faceci decydują, tak bez żenady potrafią skopać prawa kobiet, nic nie zyskując nawet. Poczekaj, powiedz jedną rzecz, potem czy masz, sprawdzimy zdolności profetyczne. W tym kwietniu jak będzie? Będzie sobie debata, zepchną projekty do komisji, gdzie będą się kitwasić przez następne pół roku, czy co będzie dalej? Byłoby fantastycznie, gdyby podpisano ustawę i dano Dudzie. Duda tego nie podpisze. To nakręci oczywiście nastroje i będzie polaryzacja i Hołownia będzie musiał się opowiedzieć za czymś. Niestety mam coraz większe wrażenie, że to dopiero po wyborach prezydenckich, bo to, tak jak mówiłam, jest broń. A my, będąc ofiarami, jesteśmy, tak jak w każdych wyborach, bronią polityczną. I to jest smutne. Może kobiety w Polsce powinny zaśpiewać jak Afroamerykanie w Ameryce. We shall overcome. Po nas przechodzą po prostu, po nas i jesteśmy drogą do władzy. Jest nas 30%. Gdyby coś się stało, uważam, że protesty kobiet, nie sądzę, żeby do tego doszło, ale protesty kobiet już nie będą pokojowe, bo nie jesteśmy idiotkami. Ale to teraz chcecie w swoim teraz protestować? Nie ma swoi, nie swoi, kiedy umierasz na porodówce. Jesteśmy my. A Hołownia ci powie, droga pani Manuelo, ja byłem wobec wszystkich uczciwy. Ja nie powiedziałem, że poprę coś, czego nie chcę, co uważam za błąd. To nie chodzi, ale nie powiedział, że nawet nie będzie w Sejmie, jako marszałek Sejmu o tym dyskutował. To jest kompletnie inna historia. Wykorzystywanie kobiet, bo proboszcz. Dobrze, jego się boi, on się boi proboszcza. Polski kruchty, bo jest kruchty, ale my nie żyjemy w kruchcie i mamy prawo. Zresztą moja rodzina głosowała taktycznie. Piotr, bo jest... Powiedziałbym złośliwie, naród dał mi laskę, no to ma. Tylko, że laski się zbuntują. Oby. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.